Cześć kochani, dzisiaj krótko podpowiadam, jak powiedzieć nie mieszaj się w to, nie wtrącaj się w to po angielsku. Wystarczy, że powiesz stay out of it, stay out of it. Wyrażenia tego będziesz używać na przykład wtedy, kiedy ktoś ewidentnie wtrąca swoje trzy grosze, kiedy nieproszony daje jakąś poradę lub kiedy nawet z dobrego serca chce pomóc, ale ty wiesz, że to nie jest jego sprawa. I wtedy powiesz mu po prostu stay out of it. Trzymaj się od tego z daleka. Nie wtrącaj się. Stay out of it. Oczywiście możesz także powiedzieć stay out of it, please. Trzymaj się od tego, proszę, z daleka. Mam nadzieję, że pomogłam. Cudownego dnia dla ciebie. Pozdrawiam, Kate.